kolejnym odcinku Blady i Krzysiu robią różne rzeczy. A w tym odcinku będziemy grać w grę. Robić różne rzeczy. Grać w grę, tak. A ze mną jest Krzysiu. A ze mną jest Blady. Tak, miło nam. Dziś zagramy sobie grę, jak się ta gra nazywa? Patchwork, czyli zeszywaniec. Tak, krótko mówiąc, w tej grze chodzi o to. To jest bardzo fajna gra, bo zrobiliśmy sobie już rundę próbną. Ta gra polega na tym, że musimy szyć kocyk. Tak, będziemy szyć kocyk. Na takich oto platformach. No, tak. I po prostu zdobywa się punkty. Tak, tutaj mamy lepszy kocyk. Tutaj mamy materiały, na całej powierzchni mamy materiały. Tutaj jest nasza plansza przygód. I generalnie plansza czasu. A tu guziki, czyli waluta. No, dokładnie. Bo wszyscy płacimy guzikami. No dobra, Krzysiu, to gramy w marynarzy, kto jakby wybiera, kto zaczyna. Tak. Marynarzyk. A, ty wybierasz? No to zaczynasz. Czyli ja zaczynam. Dobra. To tak. Na początku ma 5 guzików. Tak, 5 guziczków. I teraz za te 5 guzików można zrobić różne rzeczy. Na przykład za te 5 guzików mogę sobie na przykład kupić kawałek coś. Tutaj mam może kupić tylko 3, które są przed piątkiem czasu. Tak, dokładnie. Czyli mogę tylko kupić jeden. Na przykład mogę kupić ten, jest ładny. Tylko że potem 5 do przodu się przesuwam. Co nie? I to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu się aż przesuwam. No, ale mogę na przykład sobie taki kupić za 1 albo taki za 5. To sobie kupię taki za 1 na razie. To sobie kupię taki za 1. I montuję to na mojej planszy. Płacę za tego 1 guzik i przesuwam się raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dostaję też od razu 1. Tak, bo tutaj jest napisane, że dostaję guziki. Tak, bo jest coś takiego, że jak te takie guziki tu mijamy na polu, to dostajemy ilość guzików. I znacznik czasu idzie na tamtą część kocyka. Więc ja się przesunę. No dobra, teraz jak Krzysiu. I chodzi o to, że rusza się osoba, która jest jakby za przeciwnikiem. No, czyli teraz rusza się do Krzysiu. I może na przykład wykonać też ruch, po prostu... Przesuwam się o 2. Może wykonać ruch na przykład, nie musi nic kupować od razu, może wykonać na przykład ruch 2 i wtedy dostaje 2 guziki za 2 ruchy. Za to, że się przesunęłem. Za to, że się dostaje 2 guziki i nadal daje cały hajs na to. Czyli kupuje za 7 o to. Czyli widzicie, druga osoba, która zaczyna generalnie ma przewagę. Niekoniecznie. I teraz ja się ruszam i dostajesz 2 znowu za przejście. 2 za przejście. Dobra. I teraz ja mam 5 guzików. Tam jest fajny taki. No, ale i tam są 3 guziczki. Niestety. Czemu? Na ten? No 10. O, 10. Jest drogi. Ja jebik. To tak, zrobimy może tak, że kupimy sobie ten za 2. Ruszymy się na Krzysia. Bo to każdy guzik tutaj ma swoją cenę, co nie? 2 ruchy plus 1 przesunięcie. Płacę 2 guziki, przesuwam się o 1, stoję na Krzysiu, więc nadal jest moja kolejka. Zaczyna zawsze ten, który jest z tyłu. Tak, i tutaj muszę teraz to... Dobrze dopasować. Dobra, damy radę. Ale już fizyk mówisz? Tak, to się uda. Na jolo. Na jolo. I patrzcie, i ma tutaj szparkę, dziurę, będzie trzeba to załatać. Tak, na planszy są takie pojedyncze szywki i to właśnie... Celatki. Te dziury można załatwić tymi właśnie celatkami. Dobra, tak to wygląda. No ogólnie wygrywa ten, co ma większy kocyk. Tak, i teraz jeszcze jest generalnie mój ruch i... A gdzie jest ten? Co? Patrzaj. To nie jest... A, to nie jest ten, tak. To jest taki specjalny... Kto pierwszy uszyje 7? Kto pierwszy uszyje kocyk 7×7 dostaje taki specjalny bonusowy... 7 guzików. 7 guzików. Takie punkty po prostu dostaje. No dobra. Hajsy. To teraz ja się ruszę jeszcze... Nie będę szaleć, ruszę się po prostu o 1 i wezmę tutaj 1 guzik. Dobra, okej. Czyli ja mogę się przesunąć... o 1 i tak też zarobię. Dostaję to. I kupię sobie... No za tyle to możesz kupić chyba tylko jedną rzecz. Tak. To sobie kupuję. No, to sobie kupuję i musisz teraz o 4 się przesunąć do przodu. Tutaj. Raz, dwa, trzy, 4. Minął guzik, więc zostaje 3 guziki w ramach tego. 3 guziki, tak. Dobra, teraz ja. Ja tam jest, strasznie ja mówię, raz, dwa, trzy, 4. Mogę na Ciebie stanąć, co nie? Tak. Mogę na Ciebie stanąć. Mam 4 guziki, dostaję plus 1, bo przeszedłem ten. Tak, 4 guziki dostaję plus 1 za przejście guzika. I teraz mogę sobie kupić fajną rzecz, którą chcę sobie kupić, dlatego że daje mi tutaj dużo guzików. To jest dokładnie ta rzecz. Ona jest za 8 guzików, daje mi... 3 guziki. 3 guziki, to sobie... Jest nawet całkiem fajna. Jest nawet całkiem fajna, a niech będzie, tu sobie to zamontujemy. I to jest 4, 5, 6, 7, 8 guzików kosztuje. I się o 6 przesuwasz. I się przesuwam o 6, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. I znowu dostaję 4 guziki, bo przeszedłem tutaj guzik na planszy. No dobra, Krzysiu. Tak. Dasz radę wygrać z Bladeuszem potężnym? Za 2 guziki kupuję sobie literkę H. To mi tak. I przesuwamy się o 3. Tak, o 3. Raz, 2, 3. Tak, przesuwam tutaj. Teraz się zastanawiam, żeby sobie to kupić. Bezcenne. Tak, tylko to jest bezcenne i przesunę się o 3. Ale chyba przed tym się przesunę jeszcze tutaj. Wezmę 2 guziczki. I teraz to biorę. A może tak bym to dał? Tak, tak to daję. I ruszasz się o 3. Raz. No, a, no. To w tą. No. Raz, dwa, trzy. I bierzesz guziki za przejście tak, guzika. 4 guziki. No, doskonale, Krzysiu. Myślisz, że mnie pokonasz? To jest bardzo taktyczna gra. No, to jest bardzo taktyczna gra. Wymaga tu wielkiego skupienia. Myślu. Dobra, teraz ja się ruszam. To tak. Zanim cokolwiek zrobimy, myślę sobie tak. Co by ty... To możesz sobie kupić, nie wyprzedzając mnie jeszcze. Wiem o tym. Ale ja... Krzysiu, spokojnie, ty się nie martw, jestem taktykiem, ja tu patrzę ile mam, mam 5, no trochę marnie to wygląda generalnie, chociaż nie, mam lepszy pomysł, ja zrobię coś innego, ruszę się o 2, dostanę 2 guziki i kupię sobie, tego sobie kupię. A ty, szastasz. Co nie, on 7 za 7 guzików, ale będzie mi dawać dużo guzików po przejściu guzika na planszy, więc... sobie go wezmę, zamontuję go sobie w tym, a może tu, a może, a dobra, tu sobie zamontuję go i idę aż 6 do przodu, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. To jeszcze nie biorę, co nie? No nie. 6 do przodu, okej. 6 do przodu i za przejście guzika, czyli 7 aż dostaję teraz. O fuck. No, więc zostaje już całkiem sporo guzików. No i teraz dopiero de Krzysiu. Okay. De Krzysiu, to tak. Co ty takiego wymyślisz teraz? Bardzo mnie to ciekawi, co nie? Czy uda ci się zniszczyć Bladeusza w potężnej grze o kocyk? Tak. Nie sądzę. Znaczy, idę o raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dostaję 6, no. Dostaję 6 guzików. Krzysiu, i kupuję sobie za 3. Kupuję sobie to. Tutaj to tak ładnie sobie montuję i przesuwam się aż o 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Zgarniam łatkę, którą dam sobie tutaj. I dostaję raz, 2, 3, 4, 5, 6 guzików kolejnych. No dobra, Krzysiu, może i dostałeś 6 guzików, ale ja jeszcze nie skończyłem. No teraz masz dużo ruchów. Teraz mam dużo ruchów. No. Ten jest dosyć drogi, ale ma 2 guziki, daję. No. Ja lubię, jak dużo guzików dostaję. Tak, dużo guzików jest dobre. Raz, 2, 3, 4, 5. I mógłbym go teoretycznie kupić i bym nadal był ten. I chyba tak zrobię, bo ja jestem inwestor taki trochę. Więc kupuję za 6 ten kwadrat. Mam 5 ruchów, czyli raz, 2, 3, 4, 5. Czyli nadal będzie nasz ruch, więc to dobrze. I go zamontujemy sobie... Tu go sobie zamontujemy, ten kwadracik. I przeszliśmy guzik, teraz to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aż 9 dostajemy. 9 guzików. Czyli mam 10 guzików w sumie. Możemy jeszcze coś kupić fajnego. Możemy coś jeszcze kupić. Zobaczmy sobie, co tu takiego fajnego jest do kupienia. Możemy tylko kupić ten. W sumie. To jest fajne. Popatrz, tutaj by ci pasowało dobrze. To by mi pasowało. Zresztą ten też nie jest zły. Albo ryzyk fizyki jakoś to pasować. Poczekaj, tak sobie wypróbujmy to tylko. No, tak. No, w sumie... I jest guziczek. I jest też guziczek, co nie? Więc to jest takie dosyć fajne. A, ryzyk fizyt, niech będzie. Lecimy z tym koksem. Trochę tak dopasowany. O, 2 dziury będziesz. No, to czekaj, wymienię sobie. Na 9 tych. Może i będę miał 2 dziury, ale zobacz teraz. Raz, 2, 3, 4 tutaj. No. To biorę, więc już jedną dziurę jest, tak, jedna dziura już jest załatana. co nie. Jedna dziura jest już załatana, plus... No to w sumie tyle, tak? Teraz jest twój ruch. A wejdę, Krzysiu, pokaż na co cię stać. Sobie na razie zobaczę, co mogę takiego zrobić. To jest fajne. Pokaż, Krzysiu, na co cię stać. Czy zrobisz coś z przeznaczeniem? Dobra, ryzykuję. Kupuję to. To jest za 10. Się przesuwam o 3. Raz, dwa, 3. I on jest tutaj. Mhm. I bym kupił to. Za 4. No, Krzysiu, musisz teraz podjąć ciężkie decyzje. No. Co zrobi Krzyś? Czy Krzyś podejmie słuszną decyzję? Tak, biorę to za 5. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. I biorę łatkę. I teraz łatkę sobie dam. Ogólnie łatka mi nie jest za bardzo potrzebna. To przesuwa się tutaj. Dobra, dam tutaj powiedzmy tą łatkę. No, dobra. Bladeuszu. Czas teraz na Bladeusza. Krzysiu zroma tu jedną dziurę do uzupełnienia, co dla niego może być lekkim problemem. Bladeusz takiego problemu nie ma i Bladeusz może inwestować. Ma dużo pieniędzy, może zainwestować. A, pokonałem guziczka. To raz, tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, to dostajesz do całkiem dużo. Teraz tak, co ja tu mogę zrobić? Mogę kupić sobie coś z tego. I chyba tak zrobimy. Kupię sobie chyba to za 3. Tak mi się wydaje, że to będzie dobra inwestycja za 3. I to sobie kupimy tu. Ładnie wchodzi nam ten klocek. To jest za 3. Przesuwamy się też raz, 2, 3. I mamy, przechodzimy też guzik, więc jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dostajemy guzików. I teraz jeszcze jest mój ruch. Mogę coś fajnego kupić. I tak, to jest 3 na pewno. Zastanówmy się, co by tu kupić teraz strategicznie. To wygląda jeszcze fajne. To by pasowało. No, tu by pasowało fajnie. Tu by fajnie pasowało. To albo to. Dobra, to. Nie mogę, za daleko jest. Aha. 3 tylko mogę przed. No. Dobra, to ja chyba sobie kupię, bo wtedy jest... No, chyba zrobimy tak, że kupię sobie to. To sobie kupię wtedy tutaj po prostu. Myślę. Tak, kupimy tutaj. To jest za 2 guziki tylko. I przesunę się raz, 2, 3. Tutaj się przesuwam. I teraz idzie tutaj. I teraz do Krzysiu. Okej. Teraz muszę to rozwiązać taktycznie, więc przesuwam się o 4. Raz, 2, 3. Dostaję 3 guziczki i dostaję znowu dycha. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twoja kolej, Bladejuszku. De Krzysiu. Teraz tak, musimy się zastanowić, możemy coś fajnego kupić. A tą fajną rzeczą jest... No masz 2 fajne. Kupimy sobie tak, to. Za 3 guziki. Proszę Państwa, za 3 guziki sobie to kupiliśmy. I teraz jeszcze możemy coś kupić. I generalnie Wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie wkopać Krzysia. No. Czyli Krzysiu bardzo poluje na ten element. A tak się składa, że mogę już ten element kupić. I wtedy Krzysiu będzie miał duży problem, żeby... Albo nie. Mi się to nie pasuje. Nie, nie po drodze mi to. Bo wtedy ja... Tak, możesz zabrać te dwa. No. Dobra. To zrobimy jeszcze inaczej. W takim razie. To nie, to jednak coś innego kupimy. Bo mi to totalnie nie po drodze, więc normalnie w świecie wydamy 10 zł. 5, 4 wydamy. Kupię sobie to po prostu. No. To sobie kupię i to zamontuję sobie elegancko tutaj. Ej, właśnie, minąłem guzik, co nie? Tak. To poczekaj. Bez tego. No. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, kurde. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12. Mi generalnie przychodzi. I teraz za to jeszcze 6. Zapłaciłem już, to nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I minąłem kolejny guzik. I teraz jest raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14. 14 aż guzików mi przychodzi za tą kolejkę. Więc krótko mówiąc, no, trochę bogaty jestem. No i teraz dopiero do Krzysiu. Kupuję to za 2. Się przesuwam po 1. Chyba coś czuję, Krzysiu, że tym razem chyba z tobą wygram. De Krzysiu. No. Kupuję to sobie. Przesuwasz się o 3. No tak, tak. No raz, tak. 2, 3. Teraz mogę sobie kupić. Kosztuje 10, ale jak to wpasować? No jak tak chcesz. No tak trochę ryzykownie bym powiedział. No. Ale możesz się przesunąć tak naprawdę, zanim to kupisz. No tak, tak też zrobię. Tylko teraz patrzę, jak to zrobić. No, no tak, i masz wtedy łatkę po prostu. Ale tutaj. No, nie masz tego. No właśnie. No właśnie. Czy pamiętasz, gdzie to w ogóle było? Bo wziąłeś ten tak element, nie wiesz, gdzie to tak było. Tak, on był tutaj. No. Dobra, to się przesuwam o 1 guzik. Będę mógł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, dokładnie, tak, wyjdzie ci. Tak, tak też robię. Kupujesz to za 10. 10 zapłać. Dobra. 10 płacisz. To kupujesz tu. Tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bierzesz to. Chapię to. Dobra. No, ale nie masz niestety. Przeszedłem przez guziczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwana, trzyna, 14. 10. Nie wierzę, znowu to samo. Masz 7 na 7. A no mam. Nie wierzę, znowu to samo. Znowu mi zabrał punkty za 7 punktów. Nie no, a tak blisko. No. Ja cię kręcę, ale fej. No dobra, trudno. Jesteśmy tam, jesteśmy dosyć bogaci. Ale chamstwo, więc... Dobra, kupimy sobie to. To jest za 1 guziczek. Nie, za 7, przepraszam. Ale tak, za 7, ale w sumie jestem bogaty, więc sobie mogę pozwolić. Ruszam się tylko o 1. Więc to jest taka fajna dosyć inwestycja. Co my tam po drodze... Co gdzie to było? Dalej? To było tutaj. Tak, tak. Tylko jeszcze się zastanawiam, gdzie tu do końca zamontować, bo patrzę, co potem mamy. W sensie, bo patrzę, co tu dalej jest. Chyba, żebyśmy to tu zamontowali i wtedy można to kupić. Raz, dwa, a to tak... Patrzę, chyba, że tu jakoś. I tak już nie będę miał, i tak już nie będę miał. Chyba tu. Poczekaj, patrzę, co potem tam mamy. Poczekaj, chcę zobaczyć, tak, to patrz, dobra? Z kasą stoimy łeb w łeb. Mhm. No. Hajsowa tak, to mógłbym na przykład wtedy zamontować tutaj albo tutaj. Dobra, to zrobię tak, to wezmę tutaj, niech będzie tak. To się ruszyłem już o 1 i zapłaciłem. Przesunąć cię? Nie, już się przesunąłem. Aha, już się przesunąłem. I teraz tak, to gdzie to stało? Tu? Tu było? Czy nie mam pojęcia. Tutaj było. I teraz tak, to mogę za 3, ale to jeszcze wezmę, bo to daje mi 2 ruchy. No. I to sobie zamontuję No niech będzie tu, to jest za 4. To płacę, bo jestem bogaty. Co nie? I tak wygląda mój kocyk na razie. To się przesuwa tutaj. Tak, i teraz jeszcze mogę sobie coś kupić. Mogę sobie kupić... No to na przykład mogę sobie kupić. To za 2 ruchy. Jeszcze miałbym ostatni ruch, więc taki nawet spoko. Albo to też za 2 ruchy. I to bym też zamontował tu, więc tak całkiem spoko. No myślę, że tak zrobimy. I to sobie tu zamontuję. Za 2 ruchy, czyli tu się ruszę. Zapłacę 3. Tak? O! No. Tak, i powiem ci, że dużo dobra ruchów, ale... I gdzie to było? To było no tu właśnie. Tak? To było tu? Pewnie tak. Dobra, ja kupuję... Chyba tak. No, tak. Kupuję sobie to za 2 ruchy. Raz, dwa. Jestem nad tobą. Gdzie to było? Tu? Tak, tutaj. Dobra. Teraz... No to jest ostatni ruch już robisz, tak naprawdę. Ruch. Teraz... Bo już teraz wszystkie te mają ruch. Tak. Teraz już ostatni ruch robisz generalnie. Kurde, mogłem ci nie dawać tego kocyka. Kupuję to. I się przesuwam. Płacisz, tak, i płacisz 2. Dałem. Tak, dałeś już 2? I dostaję guzik. Gdzie to było? Tu. Dobra. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4, na 15. Dobra. Ok, i teraz twoja kolej. Ostatni ruch. Nie wiem, ależ mi się źle ułożyły. A tak z ciekawości. Ty mógł to jakoś tu... A pat, to dałoby... Ojej, cwaniaczku. Tak, dałoby radę, ale tylko... nie dosięgnę. Aha. Poza moim zasięgiem jest po prostu. Ale to byś stracił bardzo dużo żetonów. Nic z tego. Może bym stracił, ale za ile pól by zajęło. No, to też nie mogę kupić, bo nie mam tego jak wpasować. Ajajaj, ale beznadziejna sytuacja. Tego też nie mogę kupić. Właśnie na to, że tylko to mogę kupić. To jedyne jako... Jedyne to uda mi się wpasować. Uda mi się to wpasować na przykład tutaj. To jest za 2, więc płacę... Za... Co ja zrobiłem? To płacę, to mi wypłaca się o tyle. I teraz przechodzę na koniec i teraz dostaję, uwaga, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4, na 5, na 16. Czyli myk i myk i myk. Coś czuję, że Krzysiu i tak chyba wygrałem. Nie, bo... przegrałem, bo mam 15 dziur. A ja zobaczę ile mam. Uwaga, no. Teraz liczę punkty, co nie? Ile na początku masz żetonów? Zacznijmy od tego. Ja mam 34. Ja mam 37. Plus to. Nie, no razem z tym 37. A ja mam 34. No. I teraz 34 punkty liczę, ile mam plus tych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 razy 2. To tak, za każde puste pole, jakie zostało tutaj, za każde puste pole, jakie zostało na mapie, są 2 minusowe punkty. Kto ma więcej guzików? Ja mam tutaj w puli 34 guziki. Ty masz ile? Ja mam 37. 37. Ja mam 34 minus 22, co daje nam 12 punktów. A ty ile masz? Tutaj masz 37. Ja mam 15. 15 czyli... masz aż w sumie. O. Czyli minus 30. Czyli mam 8 punktów. Czyli masz 8 punktów. Czyli krótko mówiąc... Bitwa o kocyk wygrana przez Bladeusza! Nie pomyślałem, mogłem ten wziąć. No mogłeś, więcej ale ten. No, musisz myśleć, żeby to tak, bardziej żeby zapewnić. Bo te minusowe punkty bardzo mocno ten. Dokładnie, to jest. Zobacz jak ja tutaj zapełniłem sobie. No dobra, ale tak czy siak, gra jest świetna. Tak, jest gra jest świetna, naprawdę świetnie się przy niej bawiliśmy, więc generalnie jak ona się nazywa? Patchwork. Tak, Patchwork. Polecamy. No. Elo. A co tymczasem robi Paulinka? Paulinko, jak ci się siedzi na podłodze? Ja obserwuję, jak gracie idealnie. No, to super. Elo, elo.